serdecznie. To jest specjalny odcinek Ekspresu Biedrzyckiej. Ja nazywam się Kamila Biedrzycka i zapraszam Państwa na program. A co dziś mamy do omówienia? Otóż zamiast zwyczajowej listy szczegółów założymy dzisiaj foliową czapeczkę, to znaczy chyba, i zbadamy sprawę przecieków z rzekomej tajnej Narady Prawa i Sprawiedliwości. Narady, podczas której nie kto inny jak sam pan prezes wygłosił, no cóż, sama nie wiem jak to określić, to nieco żenujące przemówienie, w którym wskazał największe zagrożenie w postaci lotniska w Radomiu, na którym według słów prezesa mają pod osłoną nocy lądować samoloty z internetową dezinformacją. Tak jest, nie przesłyszeliście się Państwo? Takie rewelacje, a także komentarz do tychże w dzisiejszym programie. Ale co jeszcze? Otóż goście. Gości zaprosiłam dwóch. Pierwszym komentującym będzie dobrze Państwu znany dr Mirosław Oczkoś. Widzę, że jest już w studiu. A po nim na rozmowę zaproszę mojego specjalnego gościa, zapewne osobę wielu Wam znaną, a mianowicie pana profesora Antoniego Dudka. No tak jest. Właśnie jego. Wiem, że Wam się ta wiadomość podoba, ale żebyśmy wiedzieli, do czego się odnosimy, zacznijmy od krótkiego materiału podsumowującego ten przeciek, o którym wspominałam. A po materiale zapraszam już naszego pierwszego gościa. Nasze diagnozy okazały się skądinąd trafne. Nie od dziś zwracamy uwagę na zagrożenie niemieckie. Szczególnie obecne ostatnio i uwidaczniające się w takim, a nie innym wyniku wyborów dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie doceniliśmy jednak skali problemu. I mam tu na myśli lotnisko w Radomiu. Ja widzę zdziwienie na wielu twarzach. Jednocześnie czas jest, abyśmy stanęli w prawdzie i otworzyli oczy. Bo wmawia nam się, że lotnisko jest puste, że nie latają z niego żadne samoloty. Otóż, proszę Państwa, jest to nieprawda. To lotnisko okazuje się bramą nie tylko dla agentów wywiadu per se tak wprost, ale co groźniejsze, dla dezinformacji internetowej. Udało mi się ustalić i są na to niezbite dowody, że to właśnie lotnisko w Radomiu stanowi główny punkt przerzutowy dla internetowej dezinformacji. Przez to lotnisko jest ona dostarczana pod osłoną nocy, instalowana w internecie. Proszę Państwa, nadszedł czas, aby stanąć w obronie wolnego internetu. Tak jak zapowiadałam przed materiałem, naszym gościem jest pan dr Mirosław Oczkoś. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Witam panią. Witam państwa. Jak zwykle bardzo mi miło gościć w pani programie. Panie doktorze, ten materiał, który właśnie obejrzeliśmy, to jest... ja nie wiem. Jak to w ogóle nazwać? Jak się odnieść do takiego zalewu absurdu? Wielce szanowna pani redaktorze, otóż w tym szaleństwie jest metoda. No, proszę zauważyć. Wszyscy gremialnie przyjęli linię prezesa, ale to ostatecznie, tak jak się dowiedzieliśmy z tajnego filmu Stanowskiego, decyzja wierchuszki partyjnej PiSu była taka, że wyciszamy. Czyli oni też rozumieją, że to jest daleko poza progiem akceptacji przeciętnego wyborcy. No dobrze, ale YouTuber Fu wykrada jakimiś sobie znanymi metodami, nie wnikajmy, te tajne nagrania od TVP i publikuje je w internecie. I ogląda to Krzysztof Stanowski i kręci na ten temat materiał, potem coś. Nie wiemy co, coś się dzieje. I ten materiał nie zostaje opublikowany. I tu znowu pojawia się rola Fu, który publikuje ten, w cudzysłowie, zaginiony materiał, dokładnie tak samo jak te tajne nagrania polityków. Tak, ma pani rację. To jest właśnie ten problem, na który nie sposób nie zwrócić uwagi. Ale momencik, bo to nie jest koniec tego łańcuszka, jaki nam się tu stworzył. Otóż, panie doktorze, o tym, tu znowu cudzysłów, odnalezionym nagraniu redaktora Krzysztofa Stanowskiego swój program nagrywają panowie Tomasz Lis i Jacek Żakowski. No i tu kolejna dziwna rzecz, bo ich program również nie zostaje wyemitowany. Tak, ja też właśnie w tym momencie poczułem się nieco nieswojo, ale pani redaktor, i nie ma zmartwienia. Nawet jeśli i nas dotknie to dziwne, niewyjaśnione zjawisko i nawet jeśli również ten program dotknął te nieznane problemy, które uniemożliwiają jego emisję, to jednak jestem pewien, że ujrzy on światło dzienne w ten sam sposób, co te tajne wypowiedzi polityków. To znaczy dzięki aktywności FU,
W ogóle mam wrażenie, że w świecie, w którym coraz trudniej jest coś ukryć, tego typu rozwiązania i pomysły mogą trochę wyczyścić atmosferę. No tak, pozostaje mieć nadzieję, że akurat naszego programu te problemy techniczne nie dotkną i zostanie normalnie wyemitowany. Ale tak jak pan mówi, w razie problemów liczymy na jego publikację przez FU. A ja dziś już dziękuję za spotkanie panu doktorowi. Ja również bardzo pani dziękuję za kolejne zaproszenie. A państwa zapraszam w tym momencie na krótką przerwę i kolejny miks najśmieszniejszych momentów z przecieku. A potem zapowiadany już przeze mnie gość, pan profesor Antoni Dudek. Źródłem tych fałszywych przekonań pojawiających się w umysłach milionów nieświadomych wyborców głosujących na opozycję zdrady narodowej jest opisana przez pana prezesa instalacja fałszywych informacji, fake newsów w internecie. Czy słyszeliście państwo o sprawie lotniska Babi Most? Lotniska w Babimoście, nie? Lotnisko w Babimoście, proszę państwa, znajduje się we wsi Nowe Kramsko, kilkanaście kilometrów od Babimostu. A wiecie, jak to lotnisko się nazywa? Otóż jest to port lotniczy Zielona Góra. Blisko 50 kilometrów od tego miasta. I to jest, proszę szanownych pań i panów kolegów, przykład rażącej dezinformacji. Już u podstaw. Lotnisko w Radomiu to doskonały przykład tego, co prezes nazwał niemiecko-rosyjską macką. Ja od siebie dodałbym, że nie tylko sterowaną żydowską ręką, ale też za chińskie pieniądze. Pan prezes, nasz wielki przywódca, nakreślił strategiczny plan, który uwzględnia problem lotniska w Radomiu. Wobec niezbitych dowodów, że jest ono hubem łączącym naszych wrogów z polskim internetem, bo tak się w istocie dzieje, posłuchacie sobie szczegółowej analizy nowego zespołu specjalistów Antoniego Macierewicza. Dokładnie tak. Musimy dążyć do demaskacji prawdziwej funkcji tego lotniska. Przeciwdziałanie nocnym lądowaniom samolotów odpowiedzialnych za zainstalowanie dezinformacji w polskim internecie winno być priorytetem działań naszej formacji. Choć jak to się często zdarzało podczas ostatnich dwóch kadencji, nie zostałem wcześniej właściwie poinformowany o planach ogłoszenia nowej strategii partii. Nie sposób jednak, mając na uwadze geniusz naszego wielkiego przywódcy, nie zgodzić się z jego roztropną diagnozą. A teraz jest już z nami zapowiadany przed przerwą profesor Antoni Dudek. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w pani programie. Panie profesorze, przed momentem był tu pan doktor Mirosław Oczkoś i na początku miałam wrażenie, że pomimo ogromnego daru wymowy, to w pierwszej chwili sam nie wiedział, jak to skomentować. No nie dziwię się, bo dla nas wszystkich jest to chyba jednak sytuacja absolutnie kuriozalna, kiedy prezes największej partii w kraju wykazuje, co tu dużo mówić, oznaki demencji starczej. Właściwie to jest to sytuacja, którą zdecydowanie określiłbym, że należy do kategorii tych niebezpiecznych. Ośmielę się powiedzieć, że tyle w tym dobrego, że chyba czas ich rządów właśnie mija. No tak, ale problemem dla mnie jest to, jak zachowali się potencjalni sukcesorzy, którzy postanowili bez najmniejszego namysłu po prostu wejść w te buty. Co więcej, można odnieść wrażenie, że w szeregach partii ogłoszono wręcz konkurs na to, kto będzie bardziej schlebiał chorobowym iluzjom pana prezesa Kaczyńskiego. O, panie profesorze, ja mam wrażenie, że akurat ten konkurs trwa w Prawie i Sprawiedliwości od lat, jeśli nie od dekad. Tak, ma pani rację, ale skala i nasilenie tego zjawiska osiąga poziomy wcześniej nienotowane, widzi pani. Oto bowiem prezydent i inni politycy wobec całkowitej utraty kontaktu z rzeczywistością przez pana prezesa postanowili wybrać się w tej podróż kosmiczną razem z nim. I to faktycznie mnie trochę dziwi, ale jednocześnie tu muszę się zgodzić z opinią pana redaktora Jacka Żakowskiego, że może to być początek faktycznego zmierzchu partii Prawo i Sprawiedliwość. No tak. Panie profesorze, o tym, czy tak faktycznie będzie, przekonamy się w najbliższych tygodniach. A ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu za spotkanie i liczę na pańskie odwiedziny również w przyszłości. Ja również bardzo dziękuję, pani redaktor. Liczę na kolejne zaproszenia do programu. No. A ja w tym momencie dziękuję również państwu. To był Ekspres Biedrzyckiej. Ja nazywam się Kamila Biedrzycka i zapraszam państwa na jutro o tej samej porze. Do widzenia i do zobaczenia.